Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są niekontrolowane rozmnażanie zwierząt, porzucanie ich przez właścicieli, ucieczki oraz brak odpowiedniej edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania ich bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów sterylizacji i kastracji. Dlatego co roku miasto realizuje program zapobiegania bezdomności i opieki nad porzuconymi zwierzętami. Jak co roku staramy się, żeby ten program się rozwijał. W tym roku również jeden element mamy dodatkowy, zresztą również, który się pojawił po konsultacjach. Tutaj pan radny Dariusz Zawadzki po konsultacji też z osobami, które się zajmują kotami, taką propozycję złożył i również ją tutaj dołożyliśmy. To jest coś, czego jeszcze nie było w tych programach. To jest sterylizacja kotów właścicielskich. Usługa jest możliwa dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca. Pozostałe elementy programu są takie jak w latach poprzednich. Zakup karmy dla kotów wolnożyjących i zakup voucherów. Te programy, te elementy się sprawdziły, także chcielibyśmy je kontynuować. Szczegółowy rozkład środków to największa pozycja, to jest zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom. Na ten rok to jest ponad 1 000 000 zł, dokładnie 1 070 000. Ta kwota to jest wynik przetargu, który mamy rozstrzygnięty na 3 lata i to jest kwota roczna. Operatorem jest ten sam podmiot, który był w latach poprzednich. Prowadzimy również jak co roku akcję trwałego oznakowania i rejestracji psów. Obligatoryjną umowę na usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta, sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących. Miasto ma też zawartą umowę z gospodarstwem rolnym w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz z gabinetem weterynaryjnym na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt. Program zabezpiecza też kwotę 10 000 zł na zakup karmy dla kotów wolnożyjących. Program został opracowany we współpracy z organizacjami prozwierzęcymi. Na ten cel przeznaczono prawie 1 400 000 zł. Dodatkowo miasto pracuje nad możliwością odpracowania w schronisku zadłużenia z tytułu lokali mieszkalnych oraz przy budowaniu domków dla kotów. Projekt uchwały radni przyjęli liczbą 19 głosów za.